Jesteśmy tuż po zakończeniu Wielkiej Gali Miss Polski 2016. Czy spodziewałaś się takiego werdyktu, takiego wyniku? Nie do końca spodziewałam się, ponieważ każda z finalistek wydaje mi się, że miała równe szanse. Także werdyktu się nie spodziewałam. A jakie emocje towarzyszyły Ci na tuż przed ogłoszeniem wyników? Ojej, ogromne emocje towarzyszyły. Nie da się tego opisać. A co było najtrudniejszego podczas całego zgrupowania i przygotowań do dzisiejszej gali? Chyba pierwsze dwa dni przygotowań, ponieważ chciałyśmy się z dziewczynami spiąć i dopracować całą galę, ale jak widać efekty były. A czy miałaś jakieś obawy przed wyjściem na scenę, zanim się gala dzisiaj rozpoczęła? Wiadomo, że obawy zawsze są, czy jakieś chwile potknięcia, czy coś, ale na szczęście takich nie było, dlatego jestem szczęśliwa. Zwycięstwo to także taki mały kredyt zaufania od fanów, od jurorów. Czy ty masz jakiś pomysł na siebie, jak zaistnieć w showbiznesie? Wydaje mi się, że znajdę taki pomysł, ponieważ nie spodziewałam się tego werdyktu, ale wydaje mi się, że odnajdę się w tym świecie. Na koniec muszę jeszcze tylko spytać, czy twoje serce jest zajęte? Tak, zajęte. Jest zajęte.